Naturalną koleją rzeczy rozmawialibyśmy dziś zapewne o, daj Boże, wygranej rekordzistów w Białymstoku po spotkaniu ze Słonecznym Stokiem Białystok, ale to tylko nasze mrzonki i marzenia, bo tak naprawdę rzeczywistość od dobrych kilku tygodni czy wręcz miesięcy w naszym kraju jest zdecydowanie inna. Wszystko uległo zmianie wskutek pandemii koronawirusa. Zmianie także uległy reguły sportowe. Nasz świat, także futsalowy, uległ paraliżowi. Niemniej gościmy w naszym zaimprowizowanym studiu przy startowej 13 dyrektora sportowego naszej futsalowej drużyny Piotra Szymurę. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy na świeżo po spotkaniu prezesów klubów futsal ekstraklasy, rady nadzorczej, zarządu spółki. Kilka istotnych decyzji. Był to gorący tydzień dla klubowych działaczy i, jak powiedziałem, organu prowadzącego zmagania w futsal ekstraklasie. Te najistotniejsze to zakończenie, rekomendacja zakończenia rozgrywek po 18 kolejkach, przyznanie tytułów mistrzowskiego, wicemistrzowskiego, między innymi decyzja o tym, aby nie degradować żadnego z uczestników rozgrywek do pierwszej ligi, zaprosić kilku dotychczasowych pierwszoligowców szczebel wyżej. A komentarz do tych decyzji? Znaczy, myślę, że najważniejszy komentarz jest taki, że cieszymy się, że jakieś rekomendacje są. Wszyscy chcieliśmy grać, musieliśmy się przygotowywać. My jesteśmy też na świeżo, myślę, że o tym będzie okazja powiedzieć po spotkaniu ze sztabem szkoleniowym, z radą drużyny. My cały czas drużynę trzymaliśmy w takim reżimie treningowym, zakładając, że wznowimy rozgrywki. Natomiast no, wszyscy jesteśmy sportowcami, chcemy rywalizować i takie oczekiwanie na to, co będzie, na pewno jest takim najgorszym elementem. Więc myślę, że ja się przede wszystkim cieszę, że decyzje zostały, jakieś rekomendacje podjęte, bo oczywiście na decyzję będziemy czekać. Stąd też miało to wpływ na to, o czym tu właśnie rozmawialiśmy z radą drużyny. Jeżeli chodzi o mój komentarz, no to zakładam, że też te spotkania wyniknęły z poprzedniego czwartku, kiedy rząd ogłosił proces odmrażania gospodarki. Wtedy było jasne, że sporty halowe w ogóle nie zostały tam ujęte. Gdzieś tam w odległej przyszłości, koniec maja, gdzieś miał być otwarty sport w jakichś tam oczywiście ograniczeniach na świeżym powietrzu. No więc dla mnie to było jasne, że sporty halowe, w tym futsal, no nie mają szans na dokończenie, stąd te wspomniane przez Ciebie spotkania. Więc myślę, że dobrze, że te rekomendacje są. Co do tej najważniejszej w szczególności, że grać już nie będziemy. No a na ostateczne decyzje przyjdzie nam pewnie gdzieś do połowy maja poczekać. Te decyzje, jak rozumiem, należeć będą do Polskiego Związku Piłki Nożnej. No myślę, że tak. Myślę, że hierarchia jest taka, że rząd, tak, no bo rząd i później Polski Związek Piłki Nożnej za tym idąc, no wstrzymali rozgrywki, tak. Oczywiście organem prowadzącym rozgrywki jest futsal ekstraklasa, ale pod takie decyzje Polskiego Związku Piłki Nożnej i rządu musi się dostosować, więc no, nie pozostaje nic innego, jak to, na tą ostateczną decyzję czekać, bo ona jakby nie jest, myślę, w gestii tutaj spółki futsal ekstraklasa. Natomiast myślę, że to, że te rekomendacje, to, że one są gdzieś tam konsultowane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, no że no tak to powinno wyglądać, myślę, w tej zupełnie niestandardowej sytuacji. Naturalna kolej rzeczy, jak przyjął zespół te rekomendacje, te zalecenia? No myślę, że przede wszystkim zespół i sztab szkoleniowy no też oczekiwali jakiegoś kroku, jakiejś decyzji. No ten reżim treningowy od 6 tygodni indywidualny no jest trudny, tak? Bez spotykania się nawet na treningach, już nie mówiąc o tym braku rywalizacji. Więc myśmy, zakładając, że ta decyzja nie może być inna, bo oczywiście na tą ostateczną czekamy, no postanowiliśmy poluzować ten reżim treningowy. Może nie jeszcze w 100%, natomiast no, to, że byliśmy przygotowani do grania, to niech świadczy też to, że i Aleks Wiana, i Sania Bondar, wszyscy obcokrajowcy cały czas są z nami. No to tutaj stwierdziliśmy, że mogą już jechać do domów. Zawodnicy dostali jedynie indywidualne rozpiski, są gdzieś tam kontrolowani, ale de facto spotkanie, myślę, że już tak jak sportowcy, patrzymy do przodu, tak? No, tutaj nie możemy grać, my jesteśmy od grania, od rywalizacji, jest to niemożliwe i najprawdopodobniej nie będzie możliwe, więc tak naprawdę te spotkanie miało już na celu tak delikatnie przygotować się pod plan przygotowań tak naprawdę do kolejnego sezonu. Czyli jak rozumiem, zespół jest w fazie czegoś, co nazywamy w siatku piłkarskim roztrenowanie. No myślę, że tak, no, to roztrenowanie jest takie właśnie specyficzne, no bo 6 tygodni de facto te treningi były indywidualne, więc takich normalnych treningów nie było, więc ale myślę, że tak, jest teraz czas na
Odpoczynek, no myślę, że chłopcy woleli być bardziej zmęczeni przed tym odpoczynkiem, ale rzeczywiście jest czas na taki odpoczynek, regenerację. Podjęliśmy decyzję, że i gdy te obostrzenia już, jeżeli chodzi o tą otwartą przestrzeń, zupełnie zostaną zminimalizowane, bo przypomnę, że w halach generalnie będzie można od 4 maja też w mniejszych grupach trenować, no ale my myślę końcem maja chcielibyśmy przez 4 tygodnie z drużyną mocniej popracować, tak, żeby zrobić taki wstęp do okresu przygotowawczego, bo ta przerwa jednak będzie za długa. No, a potem podejmiemy decyzję już o takim faktycznym starcie przygotowań, kiedy będziemy wiedzieli, jakie będą decyzje odnośnie... No właśnie, czy takowy już jest w opracowaniu, w zarysie dostał takie zadanie Andrzej Szłapa, Andrea Buciol, czy też już są przygotowani na taki wariant i ewentualność? To znaczy, my ze sztabem szkoleniowym byliśmy cały czas w kontakcie, gdzieś wstępnie żeśmy sobie to zakładali, natomiast no, po tych decyzjach, bo na nie nie ukrywam, czekaliśmy, no to takie zadanie trenerzy dostali. Także myślimy o tym, w jaki sposób się przygotować, natomiast są dwie duże niewiadome, które póki co powodują, że ten plan mamy określony tylko do końca czerwca. No, pierwsza niewiadoma to taka, że no, nie wiadomo, kiedy ruszy liga. No, jeżeli wszystko będzie ok, no, zakładamy, że naturalnie ruszy ona początkiem września. Więc to wpłynie na przygotowania, jeżeli tu miało być jakieś przesunięcie. Nie wiadomo też do końca, co będzie z Ligą Mistrzów, tak? Więc to może wpłynąć na ten start przygotowań. No, a druga rzecz, my z reguły bazowaliśmy w przygotowaniach na sparingach z zagranicznymi klubami. No, nie wiadomo, jak będzie z kwestią kwarantanny, czy granice będą otwarte, czy będzie można takie mecze w ogóle rozgrywać. Więc no, myślę, że musimy poczekać z takim ostatecznym planem właśnie na czerwiec, kiedy zakładam, że większość tych rządowych i nie tylko rządowych decyzji będzie podjęta, będzie jakiś plan i wtedy my też będziemy mogli swój plan na to nałożyć. Co do decyzji spółki, jedynie tutaj, czy decyzji, może cały czas mówię decyzja, rekomendacji, no to fajnie, że wszystkie 4 kluby, które występują jeszcze w Pucharze Polski, no zdecydowały, że dobrze by było rozpocząć sezon od skończenia właśnie tej zaległości, czyli dokończenia halowego Pucharu Polski. Wiem, że z tego co wiem, to Polski Związek Piłki Nożnej też się do tego przychylił, więc to by był taki formalny start sezonu. No i myślę, że to dobrze i to będzie tak naprawdę ta data, która zdeterminuje, jak będą wyglądały nasze przygotowania. Czy mamy więcej jasności, jeśli chodzi o zakres personalny w drużynie Mistrzów Polski? Pytam w kontekście ewentualnych ruchów transferowych, zmian. Wiemy już o tym, iż z zespołem, z klubem pożegnał się de facto Aleksander Bondar. Zgadza się. Tak, więc to jest taka na razie jedyna personalna decyzja, którą ogłosiliśmy. Myślę, że w ciągu najbliższych dni, tygodni także poinformujemy o pewnych ruchach transferowych, ale takowe na pewno będą. Chcemy, mimo oczywiście tego, że sytuacja wiadomo, że jest trudniejsza, będzie trudniejsza dla całej ligi, dla wszystkich klubów, to chcemy godnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Chcemy walczyć w przyszłym sezonie o kolejny tytuł mistrzowski, więc będziemy, no chcemy się do tego jak najlepiej przygotować także od tej personalnej strony i myślę, że będziemy o tym na bieżąco informować w najbliższych tygodniach. Piotrze, na Twoje doświadczenie, raz zawodnicze, dwa dyrektorskie, jak będzie futsal Ekstraklasa wyglądać w sezonie 2020-2021? Jak będzie wyglądać? No, myślę, że trzeba wrócić do tych decyzji. Ja uważam, że tutaj futsal Ekstraklasa jako organ prowadzący, no, troszkę kierując się też takimi ogólnymi zaleceniami, które gdzieś PZPN wydał do różnych lig, no dobrze, że może wracając też jeszcze do pierwszego pytania, dobrze, że gdzieś przyjęła wariant taki jak najmniej szkodzić. On się wiąże z tym, że są, tak jak wspomniałeś, medale, nie ma spadków, to jest bardzo, bardzo istotne. Są awanse, więc no, jak będzie wyglądała futsal Ekstraklasa, no na dzień dzisiejszy na pewno będzie większą ligą. Już w tym roku mieliśmy pomieszczenie do 14 zespołów, trzeba liczyć się z 17 zespołami. No tu jest znak zapytania i rzeczywiście, czy wszystkie zespoły przejdą proces licencyjny. No wiadomo, że gospodarka na pewno będzie się miała dużo gorzej. Wiele klubów bazuje na wiadomo sponsorach, wiele klubów bazuje także na samorządach. Wiem, że takie są sygnały, że tych pieniędzy na sport
na pewno będzie mniej, no wiadomo, że będą inne poważniejsze problemy, także myślę, że jest to wielki znak zapytania, jak będzie wyglądała liga. No, na pewno zgodnie z regulaminem no, muszą te zespoły trzy z pierwszej ligi być dopuszczone, więc na dzień dzisiejszy potencjalnie zanosi się, że jest dużo, maksymalnie nawet 34 kolejki. Nigdy tak dużo kolejek nie było. 27 kojarzę, jak była ta dodatkowa runda, to był chyba maks. Nie licząc tych sezonów, gdzie były playoffy. No ale chyba do takiej liczby żeśmy się nigdy nie zbliżyli. Stąd myślę, że jednak tutaj będzie duży znak zapytania, ciężko mi odpowiedzieć. Sporo pytań, jeszcze niewiele odpowiedzi. Jedyne co zapewni, możemy potraktować to nasze zaproszenie gorące i serdeczne wszystkich Państwa na startową 13 przed nowym sezonem 2020-2021, kiedy by on nie nastąpił. Zapraszamy. Dziękujemy serdecznie. Zostańcie w domu i trzymajcie się zdrowo.